Szanowni Państwo, serdecznie witam przybyłych na naszą uroczystość prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego oraz członków Rady Ministrów. Bardzo dziękuję. Jest to niezwykły zaszczyt dla mnie móc otwierać dzisiaj wraz z Państwem to pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Sejmu wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej. W okresie szczególnym, tuż po 11 listopada, tuż po obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w tamtym pamiętnym 1918 roku, ale także w roku szczególnym 2019, będącym zarazem rokiem powstań śląskich, albowiem przypada w tym roku także i rocznica pierwszego powstania śląskiego, będącego także rokiem 80-lecia wybuchu II wojny światowej, która tak mocno odcisnęła się na naszej historii sama i to wszystko, co po niej nastąpiło, roku także i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a więc roku rocznic bardzo ważnych dla całego naszego społeczeństwa, dla wszystkich Polaków żyjących nie tylko tutaj w kraju, ale i na całym świecie, dla których bardzo często te wydarzenia były właśnie determinantą ich życiowych losów. Bardzo często nie wyborów, tylko konieczności, które nimi w różny sposób pokierowały i którzy dzisiaj także patrzą na nas i patrzą na naszą odpowiedzialność za dalsze losy Rzeczypospolitej. Ale z tego właśnie punktu widzenia chcę bardzo mocno podkreślić, że to rozpoczynające się, że ta rozpoczynająca się IX kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tej właśnie wolnej, suwerennej i niepodległej po 89 roku, jest także i z całą pewnością niezwykłym czasem dla Państwa posłów, dla Państwa najbliższych, bo jest to, jakby na to nie spojrzeć, wielki zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa, naszych wyborców, zasiadać w tej Izbie, dyskutować o najważniejszych polskich sprawach, dyskutować o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska, wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne, różne punkty widzenia na Polskę, ale Polskę, wobec której nie mam żadnych wątpliwości, wszyscy byśmy chcieli, aby była Polską wolną, suwerenną i niepodległą po wsze czasy.